witamy serdecznie w 24 odcinku, derbowym odcinku, wspaniałym odcinku, jedynym odcinku, niepowtarzalnym odcinku sportowych pyr, który zawsze jest dla nas tycim świętem poznańskiego futbolu. I dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo to za minut 10 będziemy witali sobotę. Jesteśmy na świeżo. Jesteśmy bardzo na świeżo po meczu. O dziwo, nie zmarzliśmy. Bo było ciepło. Bo było ciepło. I byliśmy ubrani w kurtki. Dzień dobry, Daniel. Cześć. Dzień dobry, Marek. Jaki to dobry? A świetnie, wygraliśmy. Tak. Rozbija się te negatywne emocje na nasze poszczególne sekcje. Spoko, możemy pogadać na przykład o losowaniu. Dokładnie mistrzu. No, na wstępie chcę powitać wszystkich nowych u nas w naszej dysfunkcyjnej rodzinie poznańskiej piłki. Chcę poprosić też Daniela, żeby tak nie krzyczał. Ja cię troszeczkę skręcę oczywiście, ale mniej heheszkowania głośnego. Trzeba było sprawdzić mikrofony. Sprawdziłem, ale jesteśmy tak nie krzyczałeś. Jesteśmy na tyle profesjonalni, że Filip 2 tygodnie temu nawet dla was specjalnie pachę ogolił. Ale coś się z kamerą stało, nie wiemy co do dzisiaj. Do dzisiaj, ja tak samo co się stało z mikrofonem w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się wszystko Ale już uda. Dzisiaj nie będzie... Przestańcie szkalować ludzi. Każdy popełnia błąd. Dobrze. Błędy. To co, zacznijmy standardowo od kącika newsowego. Po planszy kącik newsowy od Lecha czy od... Kącik newsowy, Lech czy Warta na pierwszy strzał? A, daj przegranych. A, dobra, jest krócej. czy widzieliście, co zrobił Janos Bayern Leverkusen wczoraj i co robi w Bundeslidze? No, wyjaśnił Karabach i idzie po mistrza. Znaczy, tak. Widziałem wynik na fleszu. Tak. Nie, żebym oglądał. Ale wiecie, co się święci w Leverkusen? Co? No co, jako klub co robią w tym sezonie? No idą. Wykręcają. Nie wiem, ale szukam powiązania z Wartą. A i to powiązanie jest bardzo jasne i klarowne. Otóż Akademia Warty Poznań jest nasz stażu szkoleniowym w Leverkusen. U, fajnie. Bo może za 10 lat wygramy derby dzięki temu. Za rok. Dobrze. Za pół nawet. Następne derby nasze. No dalej. Za rok może dwa. Jędrek Hanuszczak został powołany do kadry U16. Fajnie. Takiego mamy młodego, zdolnego wariota. No. No i możemy przejść do Lecha. O, szybko poszło, rzeczywiście. No, tak, no, wiesz. Dawaj tych gladiatorów, zwycięzców, którzy zniszczą wszystkich. Możliwe, że były jakieś powołania i newsy, jak na przykład Kajtasa, no ale dzisiaj od godziny 7 rano jestem kompletnie poza internetem. Kajtas ma powołanie, no. Ja od tego, co się działo od 7 rano dzisiaj, to nie wiem nic. A nie było na to czasu. Majki, no tu masz nogę. Więc przechodzimy do Lecha. Blazić. Majki, newsy z Lecha. Blazić. Tak. Fantastyczna kolejka Lecha tydzień temu. Mhm. I tym remisem. Remisem, prawda? W Zabrzu. Tak, 0-0. Albo już... 0 z przodu, 0 z tyłu. Już ja przy... Obecnie to ma... 11 kolejki dostał w nagrodę. Brawo. Brawo, prawda? Brawo, brawo. No i kadry się zbliżają, to tak na szybko, kwekwe do Gruzji. Przepraszam się najmocniej, ale... To odpalanie diesla. Tak, na zimno, nie mogę się skupić. Jeszcze raz, powołania do kadry, kwekwe do Gruzji. Kwekwe do Gruzji. Mhm. Blazi do Słowenii. Tak. Karlström do Szwecji. Tak. O tym powiem później. Za to Blazić i Chotić. Tak. Kojarzycie, nie? Blazić, tak. A Choticza, tak? Też, znamy? Tak. Weźcie ja mi tego Choticza, kurwa, bo... Cześć, Dawid. Odwiedzili jedną z poznańskich szkół podstawowych. 81. chyba. Czwartą. Szkoda, że nie napisali tam, gdzie o tym informowali. To był pasek linowy. No właśnie, mamy pasek linowy pod stem, jak słyszycie, sorry za to. O, ten pasek linowy. Jak odpaliłeś film, to było widać, która to jest szkoła, tak. Ale na filmie w tytule nie podali nic. Już chciałem sobie napisać, że no Lech jest trochę na tyle słabo, bekowy, no. Że nie podali, ale na samym starcie filmu jest. No i ostatni news z Lecha. Aha. I tu to już kwestia gustu, o tym pogadamy chwilę. Lech wypuścił koszulkę Moments. Moments? Moments. Aha, to znaczy...
Przecież ty jesteś największym fanem Merszulecha Poznań. I ta koszulka jest beznadziejna po prostu. Dokończyć. W wersji lechowej jest jedna na europejskie puchary. Powiadomienia wyciszamy. W wersji pucharowej jest koszulka i w wersji ligowej. To nie mój. Tak? Tak. Ta biała jest na puchary. To zanim was zapytam o A niebieska, o ligę. Zanim was zapytam. Oczywiście. Co sądzicie, to powiem wam tylko, że jak wypuszczał te koszulki Real, Liverpool, Barcelona, to był jeden krój. W sensie nie miałeś wyboru tego i tego, no. Bo historia jest tak przepasna, że nie musisz wybierać. I teraz moje pytanie jest do was takie. No. Widziałem te koszulki na postach Lecha. Tak. I albo to ja mam zepsute oczy. Tak. Albo mój telefon jest słaby, co jest możliwe, oczy nie, ale telefon możliwe, że... Jest obtłuczony troszeczkę, fakt. Ale jakby to nie wpływa na rozdzielczość tego telefonu. Chodzi mi o to, że za chuj nie widać, jakie tam są momenty. Jeżeli nie wyłapałem z kontekstów, o co chodzi, to nie było widać podpisów. No bo to na koszulce dopiero widać. Ale tam podpis to jest tylko imię i nazwisko. No dobra, nazwisko. Ale to chociaż wiesz skąd jest. Skąd ja mam wiedzieć, że widzę jakiś obrys typa, który chyba kimś jest i czego to dotyczy? No bo... Pierwszy obrys już jest źle zrobiony. Naprawdę? Powinien mieć taki prostokącik na oczach i powinien być Piotr. Nie. Proszę, w to nie brnijmy. Nie. Jak coś... Panie Piotrze, jak coś, pan został uniewinniony. Nie, kurde, skazany został chyba. Tak. Aha, to pan został skazany, ale nazwisko może być. Podobają się? Ja nie. Ja bym se nie kupił, jeśli mam być szczery. Nie. Może go wywalimy, bo ja już nie mam sił go głaskać. Dobra, wracając do koszulek. Tak, ja bym sobie tego nie kupił, ale ja też nie jestem fanem merchu Lecha Poznań. No to tak ja jestem fanem merchu i bym sobie jej nie kupił. A widzicie, a ja mam taką, ale z Realu. No tak, bo gadamy o tej z Realu. Nie no, gadamy o tej z Lecha. Ale mi chodzi o koncept koszulki, ona mi się podoba. Koncept ogólnie jest spoko, tylko przepraszam, czym się różni realowa wersja od tej lechowej? Że tam jest bardziej charakterystyczny obrys? Nie, no jest taka sama, tylko inna od klubu zależy kolorystyka, innym masz te momenty. No to kurde, to rozumiem, ale że jest jakoś inaczej to... Czy tam widać te konkretne, tak jak jest logo Bundesligi, że on tam robi tego fiflaka, nie? Tam tak szczela. Ale logo. Tam nie masz loga ligi. Kurde, chodzi mi jako przykład. Nie, chodzi, że historia na koszulce realowej jest lepsza, tak? Nie, no jest tak samo wszystko zrobione, tylko jakby inna grafika jest. Styl, wszystko jest to samo. Mówiłeś, że jest... Lepiej to zrobione. No. Nie, że lepiej, tylko że Real nie ma osobno ligi i pucharów, tylko ma jeden, dobrze. Jakby... Te momenty z historii Realu, Barsy czy kogo innego są takie bardziej zapadające w pamięć niż moment, znaczy jarałem się jak Murawski strzelał Austrii Wiedeń w dogrywce, wiadomo. Zmieścili 14 pucharów na tej koszulce? Nie, tylko cyferkę dali. Tylko te kluczowe. Już nawet nie pamiętam, co tam jest. Aha, no widzisz. Nie, ja bym sobie nie kupił, ale widziałem zachwyt. Bo mi się podoba. Lecha. Wydaje mi się, że jesteście już polskimi malkontentami, co walą w Lecha, gdzie można. Nie, to nie jest kwestia walenia. Po prostu nie jestem fanem czegoś takiego. Nie jestem odbiorcą. Nie, no, targetem, no. Dobrze. Nie... Ale są na pewno fanatycy, którzy chętnie sobie taką koszulkę sprezentują. Co więcej, chcę powiedzieć, że i tak najbardziej kozackim merchem w historii Lecha Poznań jest koszulka z... Którą mam w szafie, wiem. Tak, z Ligi Konferencji Europy. Ta z Paint'a. To jest gołd odzieżowy. No, to prawda. Mój syn zna się na grafice. Ja dalej nie rozumiem. Opierdali nam to za pół ceny. Z Danielem typa dzisiaj pod stadionem w tej koszulce. Ale przecież to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, dobra, robimy, tylko to musi przejść kilka tam jakby zatwierdzeń. Mariusz przeszedł kilka zatwierdzeń, został trenerem. Naprawdę, myślisz, że pochylają się nad koszulką. Dobra, w sumie nie było pytania. Wszystko z newsów. Aha, bardzo intensywne, szybkie newsy. No bo od ostatniego odcinka minęły 2 dni, 3. Ogromnie żałuję, że nie mogłem się bardziej w nie... No bo jest jeszcze jeden news, ale go umówimy w tematach ogólnych. Aha, no dobrze. To w takim razie co? Fiesta futbolowa przed nami. Omówimy sobie derby Poznania Lech Poznań Warta 0. Standardowo na dziurę dla Warty 0-2. To już? Tak. Lech przekonał was tym meczem? Nie. Ale do czego?
Znaczy, że idą, że jest gaz. Nie chcę być stronniczy. Że paruwa już się grzeje w bojlerze. Mówisz o tej w punkcie gastronomicznym? No nie wiem, bo ja to była jedyna paruwa, która się grzała. Natomiast... Nie, Welde jeszcze był dzisiaj grzejący. Welde był grzejący. No ale Welde znaczy jest... nie, Welde miał momenty grzania, nie, że był cały mecz. Wow. Mogliby zrobić koszulkę momentów Welde tylko. O, to by się nadało. A, tak w ogóle... Nie. Od złego momentu zaczęliśmy. Ach, widzisz. Przy wyniku 1-0 poszła kontra dla Lecha na 2-0, tak? Tak. Oszukali nas, Filip. Tam był nawet nie było powtórki. Nic nie było. Były dwa faule. Ale karnego... Co najmniej dwa karne dla Lecha jeszcze powinny być. Bzdura. Przekręcili nas. Nie widzieliśmy żadnej powtórki, ale mieliśmy tak dobre miejsca... Wszystko tam widziałem, jak Szymonowicz nogę mu urwali. Pada i Apple jest nadepnięty i oni se potem biegną. I on tam leżał. Tak? Długo. No. To dowód. No. Ale jest coś takiego magicznego w grze Warty Poznań w obronie, że kiedy wymieniali piłkę przed pierwszą bramką, ja mówię, z tego będzie gnój. I tak se podawali, zrobili sobie dziury w obronie i pach, a jak Welda znawinął, to ja już wiedziałem, że jest po zawodach, nie? I że Welda znawinie i żegnam ozięble. I tak było, niestety. Kolejne derby w dupę. Kolejny raz, a ja nie proszę o wiele, ja proszę, żeby... My już tylko, nawet o remis prosiliśmy. Żeby tylko nie przegrać. Jedne derby, jedyne, przez tyle derbów, czy my nie możemy, a już... Ile naprawdę... tyle? No. 7 było? 8? No! No to ile to jest? No dużo. 3,5 roku, Daniel, czekamy. Się nie możemy doczekać, a dzisiaj na papierze, jak się zajrzy w statystyki, byliśmy lepsi. No tak, byliśmy drużyną znaczy Warta. No tak, bo to statystyki grają. No nie, oczywiście, Warta nie. W statystykach była drużyną przeważającą, ale nie było tego widać na boisku, na co dowodem jest nasze zdziwienie, jak zobaczyliśmy statystyki, tak. Szczególnie z pierwszej połowy. Lech po prostu dawał grać Warcie, żeby się męczyła. Ale kurwa, Daniel... Poczekaj, Lech się męczył Lech się męczy od... Od jakichś 2 miesięcy, nie wiem, kiedy Tamariusz został trenerem, ale tak się pokrywa to trochę. Przypadkiem. No. Ale wracając do twojego pytania, czy Lech mnie przekonał do siebie i że zniszczymy ich wszystkich, no nie przekonał. Bo... ten mecz wygrał dzisiaj Christopher Welde, a nie Lech Poznań. I to jest moje skromne zdanie na ten temat. Bo tam nie było ładu i składu. On... Ja myślę, że Lech nawet kotła nie przekonywał. No, zagotowało się w kociołku. O, to, szczególnie w przerwie. No. Oj, dawali kibice oznaki, że nie podoba im się to, co się dzieje. Ale kurde, no nie, bo tam nic się nie spinało. Wiadomo, że Labuła, standardowy Labuła, już wszyscy lali na trybunce z Labuły. Ale już w pierwszej połowie Bartosz zmieniał pozycję tak, na napastniczka. Tak, rotacja już była. Tak, zgadza się. I to nie, że wszedł na rożnego. Anderson. Dlatego wszedł Alan. Dobra, zaraz no, to przejdziemy, błagam. Zaraz przejdziemy Anderson, do Alana. Anderson też jakoś tam nie błyszczał. Wiadomo, że nasze prawie dwie bajeczki Anderson euro nic nie zepsuł. Z perskiego tego eksportu, importu, no też nie za bardzo. Ali? No. Ali to ja Aliego zapamiętałem po jednej akcji i strzale niecelnym i po agresywnym i brzydkim faulu. Tak. Po którym dostał żółtko. Jezu Chryste. I to. Co tam jeszcze, jak sobie tak patrzę dalej? No Mrozek, wiadomo, Mrozek spoko. Do zmiany. Nie, no wiadomo, czekałem tylko na kadr na Bednarka w trakcie meczu na Telebimie, ale to nie ten. Co tam jeszcze? No Szymczak w sumie nic. Coś próbował, Daniel ale było mu ciężko. Daniel Głaszcze psał. Nieważne, jak dziwnie to brzmi. Cieszę się, że wróciłeś. I kto tam jeszcze dalej? Marchewa miał jedną okazję, którą spartolił i ogólnie cały obraz gry Lecha, jeżeli chodzi o ofensywę, wyglądał tak, że oni za wszelką cenę próbują wejść z piłką do bramki. No początek siłę. Taki był. Ale nie, bo, zresztą, no, bo tam była jedna zresztą, co mogli usłyszeć wszyscy kibice siedzący dookoła mnie. Ale tam była sytuacja w pierwszej połowie, że oni naprawdę wystarczyło uderzyć chyba z 5 tak. metra. Nie, no jebnąć w tą piłkę. A nie z nią wejść do bramki. Bo to no. Jak Welde zdobył bramki, to po prostu wszedł w pole karne, nawinął, ale nie wbiegał z piłką do bramki. Znaczy nie, no Welde jest takie, daleka, no. Takie gole jak pozycji, strzelał no. Zawsze tak. Właśnie. Od boczku wejście w pole karne i no. Po bocznej siatce. Ale z kimże jak nie z Wartą Lech miał się odbić, no. I znowu cała Polska będzie mówić, że Warta nogi rozkłada przed Lechem, co mnie bardzo boli. Flash mi się już przełączył na sobotę. Też mnie to boli, ale Lech nie grał nie wiadomo jakiego futbolu, tylko to cały czas było... Lecimy do bocznych sektorów i wrzut.
Albo na 11 metr, albo na 5, albo na 16, ale grunt, że walimy skrzydłem. Tak. A odnośnie skrzydła. Dlaczego naszym pierwszym skrzydłowym do zmiany, a ponoć jest ich 4-5, wow, no, jest Alan Czerwiński. I legitnie ja myślałem, że dobra, 1-0 z Wartką, na piątkę obrońców jedziemy. Nie, kurwa, Alan grał z przodu. Bo Alan wszedł, żeby trochę móc odciążyć, Bartka, żeby do przodu. Nie no, właśnie, żeby odciążyć, żeby Bartek mógł więcej pograć w polu karnym. Ale mi się, może mi tylko tak majaczy w głowie błędnie, ale wydaje mi się, że z Alanem była sytuacja jeszcze nie tak dawno, że Lech w sumie nie wiedział, czy go zostawiać, czy go wywalać z klubu. No, tak. A nagle Alan jest chyba pierwszym skrzydłowym do wejścia. To, ale pierwszy ty wiesz, to był na ławce? Pierwszy piłkarz do wejścia. Daniel, co mnie obchodzi, kto jest na ławce? My mamy jedno zadanie. Grać raz w tygodniu w tej lidze. I my nie mamy kim grać i naszym super rezerwowym, który ma pociągnąć, który ma być tym węglem w pociągu, jest Alan Czerwiński, do którego nic nie mam, ale wydaje mi się, że opieranie na nim ofensywy w momentach, gdzie trzeba ratować... Jak tam ława wyglądała? Bo być może Rumak nie miał z czego czerpać. Znaczy, ja się zastanawiam, dlaczego ławka tak wyglądała. No ale mamy oczywiście Bednarka. Kurde, czekamy, nie? Ja nie wiem, czy mogę grać. Był Alan Czerwiński. No to wiem. Douglas. No to wiem. Kwekwe. Tak. Milicz. No. Dziób, Gudgul, Pacławski. No to tam nie było. A kontuzję kto tam ma? Wykluczeni Dagestal. Znaczy, wykluczeni z gry jest Dagestal, kontuzja, i też to nie ma wymienionych, bo w ogóle... Nawet nie do protokołu. Czekaj, kurwa, chwila, to gdzie są ci piłkarze? Nie wiem, kurwa, ferie chyba się zaczęły czy coś, bo kogoś mi trochę brakuje. Tak, Souza są na chorobowie. Okej, okay, ale skrzydłowi. Na kogo ty byś tam chciał? Czasy Skóra się już bezpowrotnie minęły, co ty chcesz? Skóra Zielonego Gola strzelił w lidze Europa albo konferencji. Nie, nie chodzi mi o to, ale ponoć mieliśmy ich... Chotić? W pytę. Chotić, Labuła, Ali. No, Labuła to grał. A Chotić był na ławie? Nie, no właśnie o tym mówię. Co jest? A właśnie, dziwi od nas, że Natal nie ma Chotića, że musi być niezłym gruzem, to przepraszamy. No i trenerzy, Rumak. No tak. Największe wzmocnienie całej ławki. Wchodzi... No tam widzisz, że wchodzi... nie masz czego czerpać. No okej, okay, dobra, wiesz, ale wchodzi... skoro nie masz skrzydłowych na zmianę, to może nie wpieprzaj wszystkich skrzydłowych, których masz, do pierwszego składu, żeby mieć możliwość rotacji. No. Jak to się piłkarzowi nie spodoba, to nie wiem, wytłumacz mu to, albo powiedz, że w następnym meczu, tylko no, w tym meczu to idzie zrobić. Jak... A nie, że zostajesz... na ławce bez skrzydłowego. To, nie wiem, wpuść kogoś do tego środka pola, a nie wpychaj tam na siłę golizatka. Wiesz, no, wpuszczasz typa, którego nawet zdjęcia nie ma ani na Fleszkorze, ani Lech nawet nie ma jego zdjęcia. Mówi o Dziubie. Oj, bo tam się czepiasz. No dobra, a co myślicie o grze Warty w takim razie? Nie, ja ci powiem jeszcze jedno. Aha, dobra. Grawa to była katyn standardowa. A, bo ty widziałeś statystyki, to już nie ma zabawy. Nie, no proszę, śmiało. To może nie pamiętasz. Lech przekroczył w końcu jedno XG? Nie, zabrakło. Równiuteńko razem z Wartą 0,92. Tak. Tak. Zgruz. Ale to mnie dziwi, że takie niskie, bo ta jedna sytuacja powinna nam... No choć nie, bo w sumie Lech oprócz dwóch goli i tego smrodu jednego... No cóż, smrodu. No dwóch akcji. Smrodów. No dobra, no ale wiesz, spodziewane gole są... Ale nie, to jest na cały mecz, a nie na sytuację. No, no to tak. No to Lech nie robił sytuacji, więc no z czego miał mieć spodziewanego robił, gola? Tak samo też robiła Warta. Bo... Ale to nie ma wpływu... Robienie sytuacji Warty nie ma wpływu nie na robienie sytuacji Lecha, w sensie na współczynnik, tak? No to... Tak, ale widzę pewien progres, jeżeli już mogę płynnie przejść do Warty. Widzę pewien progres w grze, bo już nie zaparkowaliśmy dupą w swoim polu karnym aż dupcią. Tak ordynarnie. Nie było 1-10. No Warta miała ile? Bo jakbyś oglądał ostatnie... Jakbyś oglądał ostatni miesiąc gry Lecha, to też byś nie podszedł do tego meczu na zasadzie zapakujmy autobus, tylko wjebmy im, bo grają chujowo. Ja bym parkował i wtedy z kontrki, tylko pach, pach, pach. Nie, tak nie jebniesz Lecha. Nawet chujowego to nie jebniesz w ten sposób. Raków go to jebną. Ale super. Raków go jebną po prostu, jakby zamknął oczy i powiedział, to są nasze fody, a i tak, kurwa.
Przecież tam amfutboliści mogliby wyjść z Rakowa. Blind futboliści. Ech, no ale Warta miała jakieś to, miała jeden strzał, jedną sytuację i tak też to nie było. To nie był mecz, nie wiem, który zapamiętam. No nie był, on no, na koszulkę by się nie dostał. To bardziej na pewno, zapamiętam. Znaczy Warta miała więcej strzałów niż jeden. No tak, no Warta dlatego w statystykach miażdży. Na papierze w ogóle ten mecz wyglądał zaskakująco inaczej. Warta z tego meczu to bardziej niż jakieś sytuacje bramkowe zapamiętam, że rozmawialiśmy z typami za nami i oferowali mi trunki różnego rodzaju. I nie przyjąłem. No, twardy był. Twardy. A co piło to? Ja nie wiem, czy to miało homologację tam do picia. Czy, nie, ale no dobre było. Bo to ale wiesz, oczekiwane bramki są ciekawsze, jak w ogóle na połowy podzielisz. No, bo w pierwszej połowie Lech miał za 25. Przecież Lech w pierwszej połowie oprócz tej jednej sytuacji tak. Gówna pod bramką nie miał nic. No właśnie, a Warta za 65. No, a w drugiej połowie się to obróciło. No Warta więcej strzałów oddawała. No było blisko, nie było blisko. Nie, była, no były no, kilka takich sytuacji. No, byli do ugryzienia. Byli do ugryzienia, dopóki nie dostaliśmy w tytkę pierwszej bramki. Tak, bo jeszcze już się usrało, a druga to już było wiadomo, że no. No druga to Welde zrobił Welde. Klasycznego Welde. Tak. Ale tak, no wynik, gra lepsza niż wynik, nie? To na pewno. To mam takie uwarty. Tak, oczywiście. U Lecha odwrotnie. U Lecha to Welde wygrał im mecz. To jest moje skromne zdanie. Moje też. Nie wiem, jak tam naszego... Kibola. Ultrasa. Daniel się nas wstydził. Daniel się zawsze nas wstydził. No, i nam nie pozwalał pochłonąć atmosfery znowu, wyganiał nie, nas. Nie, no coś tam się udało posiedzieć. No coś. Prawie koszulkę dostaliśmy i nam machali. Ale jeszcze wiesz, gdzie my się patrzysz, prawda? Patrzysz mi prosto w oczy i łgasz. Tak, i co? Dobra. Niektórzy łgają na komisji i co? Albo próbują je wyznawać. Musisz to udowodnić, on po prostu jeszcze nie powiedział nic, no dobrze, bo, nie może powiedzieć, bo są rzeczy niejawne i on dlatego nie może powiedzieć nic i złożyć odpowiedniej przysięgi. Zobacz, ja nie mogę. Daniel, wpływa dupa, byłeś na tym meczu, to coś chyba powiesz, nie? Że był chujowy, no. Aha. Nie. No przecież... No. Co się działo? Ale widzieli? Nie, ale teraz mówi Daniel. Teraz mówi Daniel. Jak chce Daniela? Dobrze, proszę bardzo. Pewnie, kurwa. Jakby, spójrzmy sobie w ogóle, nie to, że o, Warta, lubimy Warta. 13 drużyna w tabeli tak. Grała z trzecią drużyną w tabeli. Tak, chcę powiedzieć, że ta 13 drużyna lepiej punktuje niż Lech. Niech punktuje, jakby ogólny wynik jest taki, że oni walczą o utrzymanie. Mocne słowa jak na pięciolatka. Mają 27 punktów, a strefa spadkowa zaczyna się od 23. Tym wiem, ja teraz strefa. A Lech walczy o... walczy o Europę. Czy ja cię straszę, że jak nie wejdziesz do Europy, to ci się budżet usra? To mnie strefą spadkową. Tam jest półpychane kapusty tyle, że co? Myślisz, ty do tej Europy tak pędzisz, a znowu dostajesz strnawę i się tego denerwować będziesz. I albo Lech zagrał bryż i skóra śpierdoli hat-tricka. Fajne to i było. I Lech powinien sobie w pierwszej połowie jebnąć spokojne 2-0, jak no. Nie 3-0. No nie, no 2, no ale Lech... W sensie powinien, Lech, ja nie mówię, ja nie powinien, że z jego gry to wynikało, stary tylko Lech, powinien to zrobić i sobie ten meczek grać na luzie i wtedy mógłby wpuść jakiegoś Dziuba czy innego typa ale na P, nawet, którego nazwiska już nawet nie pamiętam. Pacławski. Nawet z sytuacji Lech mógł prowadzić do przerwy, ale po co? No dokładnie. Lech takich rzeczy nie robi. No, tak wiadomo, lepiej jebnąć kurwa z Pogonią dogrywkę i jeszcze z niej przegrać. Bo oni czekali na karne, ale no nie wyszło. No. No grali na remis, bo jak wiadomo, lepszy remis niż w dupie penis. Dokładnie. Lech wyszedł z założenia, że lepiej przegrać raz 0-4 niż 4 mecze po 0-1. Taktyk. Czy jest mi przykro z powodu przerżniętych derbów po raz jak kolejny? Zawsze trochę tak. Kurwa, tak. Czy cieszę się, że Lech się odbił na w Warcie? W dupie to mam! Wali mnie to, bo... Czy Lech zagrał lepiej? Nichuja! Nie! Jaki? W sensie też odbił, kurwa. To jest tak, jak nie wiem, jak Lech czy Legia będzie grała pizdę, ale grają ze sobą, to Zagłębiem. To zawsze... Legia zawsze wygrywa z Zagłębiem. Nie, no to zawsze ten mecz, jakby niezależnie jak drużyny grają, to nie jesteś w stanie z tego wywnioskować, jak będzie przebiegał mecz
To był nasz klasyk Legia. Tak samo Derby. O kurwa, jak, jeszcze to nas chyba czeka. Jak chujowo by nie grał Lech, no to na Derbach wygra. I tak wygrywa, no. Jakby, i jakby Warta... Ja chcę zadać kłam temu. Ja jak... chciałem, kurwa, sensacji. Znowu. No, ale widzisz... Ja już, to, nie, ja już to ciężko trafić, jakby Warta wygrała. Już kubka wypiłem dzisiaj kawkę i chuja to dało. Już ciężko prosić o bardziej chujowego Lecha, no, niż to jest prawda. Teraz. Kurde. No i takie są derby, że będzie wygrywał Lech, bo kurwa, jakby Lech przegrał te derby, to już kurwa byłby koniec. Ej, chcieli mnie skroić z szalika w ogóle. właśnie, to powiedz, bo ja nie słyszałem tej historii. Ty nie wiesz. Szedłem sobie, ponieważ umówiłem się w Master Lech z moim kolegą dawnym z lat zawodowych. To on cię chciał skroić, już nie jest twoim kolegą? Nie, no i przechodziłem obok ciuchci i przechodzi taki, no, dziabnięty już ewidentnie typo i tak blisko podchodzi, tak bardzo blisko mnie, tak praktycznie, że nasze twarze się, wiesz. Także Filip się upił samym oddechem. No dokładnie, nie? I tak chwyta i mówi, mnie za szalik i mówi... A ja bym chciał ten szalik na pamiątkę. A ja mówię, tego ci dać nie mogę, ale masz naklejkę i dałem mu naszą wlepę. I uciekłem. Brawurowo. Ale kurwa, już mi się nie podoba. Nie podoba mi się. Brzydko. Ale co ci się nie podoba? Że już próbują kroić takich rodzynków. Warciańskich? Tak. A że się zaognia sytuacja. Tak? No, więc... trochę tak. No i co? I była sektorowa jeszcze na meczu. Dwie. Lechowe, takie. Pozdrowienia. I dymy. I dymy były. W sensie racy. I była flaga na sektorze gości. Jaśkowiak to już piąty rok. Tam nie było Jaśkowiak. Warty Poznań w Poznaniu? Nie, kurwa. Nie to wiem. Już 5 lat bez Warty w Poznaniu. Warty coś Poznań takiego. W Poznaniu, o. Tam nie było nigdzie Jaśkowiaka wymienionego. To już 5 lat... Bez Warty. Poznań w Poznaniu. No jakoś tak. No. A no przecież potem... on to ma w dupie. No pewnie. Czy tam w centrum? Nie, nie było centrum. Dobra, nieistotne. I no frekwencja też dopisała, jeżeli mam być szczery. Tak, ale było więcej wam, ludzi niż myślałem. Jakoś tak, kurde, umknęły mi trochę te derby. Ale to mam wrażenie dlatego, że Lech był gospodarzem. Bo Warta jak jest gospodarzem derbów, to zawsze jest jakaś taka pompka bardziej na te derby. A teraz było takie, dobra, gramy. No nie, w sensie inaczej. Warta nie dobiła pompki, no bo nie była gospodarzem, ale jakby... Tak jak Lech zawsze. To teraz się za bardzo chce pompować. I to jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, dotyczyła wspólnej konferencji przed meczem. Nie widziałem. I moja laurka dla Radka Laudańskiego. A to widziałem. Mistrzostwo świata. Krem de la krem. Jezus, jak zajebał Bęgiera, nie? A ty, co Mariusz na to? No zaśmiał się, no bo co miał... No po ostatniej konferencji to dopytuję, co Mariusz na pytanie, nie, które się... może urazić. No, redaktor Laudański zadawał pytanie trenerowi Szybczkowi właśnie odnośnie tego, że tam duża jest rotacja w klubach z niższych miejsc w tabeli, a tutaj kolejne derby i trener Szulczek już trzeci rok się... Nie, że kolejne derby trener Szulczek to jest i tylko się zmienia kolejne szkolenie bez Blechu Poznań. Mógł zajechać... To już trzeci szkolenie bez Blecha, którego przerabia. Mógł zajechać z psów. Jakby szkoleniowcy w Lechu się zmieniają, a pan cały czas w Warcie. Kurwa, trzeci szkoleniowiec i nadal nie umiemy jebnąć tego Lecha? Noż ja pierdolę. No ale poczekaj, dwóch poprzednich... Może trzeba trenera zmienić. Kozaki, wiem. To były potężni baronowie futbolu jednak na polskiej realii. No a to... No to o czym to... Jak to o nas świadczy w tym momencie? Czyli trzeba zmienić trenera. Pojebało, kurwa. Nie wchodzimy na ten grząski grunt. Sam se zmień trenera. Zobacz, będzie, kurwa. Oby, kurwa, jak no, on by chciał. Na trzy fronty. Najdroższa kadra. Trzeci trener. Słuchaj. Ile na pudło się wczołgali. To kurwa jutra czy tam pojutrze. My za chwilę zmieniamy trenera, więc Tomak będzie wolny. To już przerabialiśmy. Trener z doświadczeniem. Przerabialiśmy to chyba. W Odrze Opole nie dał rady, kurwa. Poważnie, do Warty jakby do Warty miał przyjść Rumak, nie, to ja wolę Brzęczkę. Tak, Czecha, Brzęczka, no tak, Probieża, bo Brzęczek kogokolwiek. Grał jak grał, ale chociaż robił wyniki. Nie on. A Mariusz, nie, Mariusz nie robi wyników bardzo... i nie gra. A to samo powiesz o grze Czecha na Mistrzostwach tak. Świata? Jeżeli mam tak. Kogoś wybrać, to wolę Czecha, bo robi wyniki. A Mariusz nie gwarantuje mi ani gry, ani wyników. I konferencje to chociaż mogą mam być wyniki. Takie nieciekawe też.
I... Ale Czechu musi mieć w kontrakcie abonament bez limitu. A nie ma, ja mu nawet prepaida na jakby Czechu przyszedł, to byśmy mieli układy w takim portalu, co się nazywa Zeszło, bo tam są tacy, wiesz, bliscy cyfry. Obojętnie jaka afera, to byśmy mieli krycie. Zeszło to mi z pompki po tych derbach, całe szczęście, już aha, no, pół roku. Do przerwy na kadrę oby i za pół roku to będzie. Czy ktoś by chciał coś jeszcze poruszyć, temat jakiś powiedzieć? No, nie wiem, ten mecz. Związany taki, z meczem? Taki był ten tak, mecz taki. Nie. No se był. No se był. No poszliśmy na mecz. Fajnie było przejście na mecz. To była miła, dobra zabawa. Jakby ale nie, nie był walce pięciu dych. Oj, z całą pewnością. A mogliśmy no, siedem zapłacić, jakbyśmy byli na długiej tej. No dobra, no, ale ile byście chcieli zapłacić za bilet na mecz? Trzy dychy. No, no przestań. Na ten góra no... 35. No bez tak, przesady. Ten mecz tyle był warty. No ludzie święci. No proszę cię, pięć dych. Nie, ja, wiesz, czy, nie jakby oceniam. Nie, jakby oceniam ten mecz przez pryzmat jakości. No ja wiem, że cena jakoś a, nie pasuje. A cost value to jest dramat, no. No ale no dobra, no jednak klub, marka, mecz u siebie, derbowy, to jednak zawsze windujesz jaka cenę. Jaka marka? No i ile kosztowały bilety na Wartę, jak ja grała w Poznaniu? Nie wiem, z 30 zł chyba. No, no i właśnie to jest cena za derby. Nie, to jest cena za pójście na Wartę. Lech jako większa marka ceni się drożej. Myślę, że powinno być to dla was jasne i proste. Jest, ale warto się o to pokłócić. W końcu mówimy o pieniądzach. Szekle, szekle. Jesteśmy w Poznaniu. Szekle, szekle, szekle. Wszystko? Mecz bez historii też tak można powiedzieć. Były pewne elementy, które poruszyliśmy. Nie, jeszcze jedna okay rzecz z meczu. Jak kiedyś poruszaliśmy temat pewnych płytek i jak wszedłeś do toalety, to powiedziałeś, że o, tu są zajebiste płytki. Bo się... I krzyknęłeś to na cały kibel, żeby wszyscy słyszeli, się... że te płytki odpowiadają twoim gustom. Bo się pisiory nie odbijają w płytkach, jak sikasz. Sorry, dzisiaj, dzisiaj tak, zrobił to. Zdało się... Tak, podszedł do pisuary i powiedział, o, to są płytki. Na Silver, przypominam tę historię, na Silver, jak stajesz przy pisuarze, to się, widzą, to masz wypolerowane te płytki i widać, i wszyscy widzą twojego siuraka i ty widzisz inne siuraki. Aż ta... dziwne, że ci to przeszkadza. A, bo to nie jest magia na gości, tylko to jest, o Jezu, nagrajcie kolejny sezon no, w Polsce. No, ale bym się obejrzał taki odcinek. A widzisz kulturalnie sobie na, dla gminu trybunę i masz... Zwykły, dla plepsu. No, i masz zwykłe płyteczki, nic się, ani pół siurka się nie odbija. Bez krympacji. Tak, dokładnie. Dobra, rzeczy ogólne? Możemy przejść tak do przeciąłem ogólnie brutalnie, jak kurwa moja nadzieja na sensację się przeciął. Plansza. Właśnie. Po planszy, bo ich inaczej nie a uspokoję. To zaczynamy rzeczy ogólne. Proszę. Tematy wszelakie. Dobrze. I zaczniemy od czegoś, za co jest mi wstyd. O. Miałem to zrobić tydzień temu. U. Losowanie Ligi Mistrzów? Poproszę o chwilę powagi, bo chciałem zaznaczyć. Bo to poważny program satyryczny. Że zmarł Akira Toriyama, który zrobił mi dzieciństwo. Jest mi wstyd, że o tym tydzień temu nie wspomniałem. Ty tego, ty nigdy Dragon Balla nie widziałeś. No, jak ktoś nie wie, to on stworzył no Dragon to Balla. Nie, widziałem kilka, ale jakby nie jestem w ogóle w tym uniwersum. Dobra, to ty mnie nie... A Daniel jest na świeżo po Zetce, więc jak ktoś ogląda, nie spoilerujcie mu super, bo nigdy nie widział. Daniel z Zeteczki, jakiś taki twój... Momencik, który ci zapadł w pamięć ostatnio, jak oglądałeś. Który miałeś taki, że cię posmyrało po jajcach. Jak sam zrobił? No. On tam robi co piąty odcinek. Dlatego ten serial jest kurwa durny. Nie jest durny. Tam są pięść leci do czyjejś twarzy przez sześć odcinków. Co ty nie, pieprzysz? Kurwa, na pewno tam nie to... pięść jak leci, to już leci. Oni tak, że nie widzisz. Słuchaj, tam jest, tam jest zasada inna. Jak zaczynają tam latać, to jest... Ale jak stoją i się patrzą, to jak wrestling, wiesz, że zaraz będzie grubo. Daniel, dobra, co ci się podobało? Bo mamy trochę tematów do omówienia. No masz pierwszą SSJ-kę. A, wiadomo, klasyk. Czekaj, gdzie miałem jeszcze ciadę? Na pewno coś z Gohanem, tylko który moment? No, pewnie SSJ-2, jak ja się z Gohan mam ciary. No tak, ale no ja tu serio myślę, przelatuję te 290 odcinków. A mi przeleciała walka Goldschneiderową, no i też rozpaczam, Daniel. No. Tam też się patrzyli. A nie, czekaj, bo to jest GT, co za tego. O Boże, nie gadajmy o GT. No, no nie, bo jak... Tematy ogólne, pytam Daniela, co mu się podobało. Okej. Okay.
Dobrze, to Daniel myśli, to ja zaznaczę, że jak ktoś nie, ty nie widziałeś. Podstawowy DB to ostatni turniej z Piccolo. No, klasa. Zetki, to mi się nie chce, tam wszystko jest zajebiste, a w Superce nie mogę powiedzieć, bo zaspoileruję Danielowi, ale jak ktoś ogląda, to ostatnie 5-6 odcinków. O Boże, tamto, o Jezu. A Wielki Da kiedy się pojawia? Nie pojawia się. A Wielki Bu? Bu nie jest, ma Wielkiego Bu. Jest Bu. Jest Bu. Majin Bu, Super Bu, Kid Bu. I Kid Bu. Okay. Jest jeszcze... jak wchłonął Piccolo, Gotenksa i Gohana. I wyszedł Bukolo, czy... Nie pamiętam, jak się nazywa. Aha. Ale Bugohan... Nie, on nie zmieniał. Najsilniejsza postać. Dobra, niezwykle mi przykro, że Akira Kurosawa zmarł. Toriyama! Toriyama. Współczuję całemu światu. Widziałem nawet jakieś podziękowania tych innych, co te ryżowe opowieści tam rysują, że ich nauczył wszystkiego. W Argentynie, w Chile, w różnych krajach ludzie się zbierali na placu i tam robili pewien gest. Tak, Genkidamy zbierali, dokładnie. Dobra. Też tak stanowiłeś w domu chociaż na chwilę? Nie, odpaliłem sobie, zacząłem czytać mangę, bo mam do przeczytania Granola Arc jeszcze, ale muszę do niego dojść, bo powtarzam Moro. I jak będziesz, Daniel, chciał, to ci pożyczę. O, to jest tylko 10 zeszytów czytania z prawa na lewo, a nie z lewa na prawo. Daniel nie marnuje czasu na głupoty. Dlatego obejrzał Zetkę całą, a nie Kai. Dobra, nieważne. To był końcik dlatego, ryżowych opowieści. Dlatego nie dostaniesz Ligiego i Motti. A fajny jest? Tak. Okej, okay, przejdźmy zabawne. Na polskie... Nawet jak czytasz, jak Rick obraża Jerego, to się śmiejesz. Ja mam chyba na Empiku te komiksy. Ja sobie zacznę zaznaczać, bo będę tak skakał trochę po tematach dzisiaj. Przejdźmy sobie do Polski. Wróćmy do naszego grajdołku. Co tam w Polsce? Technologia się rozwija? Tak. Rozwija. To dlaczego zrobili probierza AI? I zesłali no to do myśli. Nie zrobili tego AI. To powiedz mi dlaczego. Ja myślałem, że ktoś mnie wkręca, bo PZPN rozeszło to... nagranie do redakcji. Tak. Jeżeli tego nie słyszeliście, to se włączcie. To ja nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, jak to brzmi. No czyta z kartki i to jeszcze ale, czyta tak... Ale jak? Potrzebowałbym kawałek tekstu jakiegokolwiek. No odpal mi coś. Kawałek tekstu, bo on to czyta, no tak. To tak czyta, ja myślałem, ja że ktoś se robi ze mnie jaja, że wkleił... Ja jak to w meczykach oglądałem, ja myślałem, że to fake poszedł. Ja też! Ale w ogóle... W ogóle czemu tylko w audio? Nie, w ogóle... Po co to w ogóle nagrali? Bo on tam mówi, że o, jak cię nie powołałem, to luzik, bluzik, może cię powołam, staraj się, pracuj, powołuję tych, których potrzebuję. I to trwało chyba z półtorej minuty, ale ja się zastanawiam, po co? Po co oni to zrobili? Czy PZP nawet coś tak prostego musi obrócić, nie wiem, w bekę? I w niekompetencje? Co ci włączył za tekst? No ciężki. Mogę ci tytuł przeczytać, jak chcesz. Ale jak probierz AI. Top 15 najlepsze teksty komentatorów sportowych. Szpakowski, Laskowski, Babiarz, Zydorowicz, Borek, Zimoch i Hajto ze swoją truskawką. Nie, bo pamiętacie... ty wkładasz emocje i starasz się intonować jakoś. Ale ten on też tak intonował, tylko na ostatnie słowa, przed znakami interpunkcyjnymi. Pamiętacie, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie, albo mamy mundial 4K, Kolumbia, Kazań, klęska, 4K, proszę zapytać. To efekt komentowania na żywo, efekt emocji. Zobaczcie nasz ranking, top 15 cytatów i wypadek komentatorów sportowych, które ułożyliśmy w formie galerii zdjęć od 15 do 1. Tak to przeczytał. Fatalne to było. Tak. Czytał Tomasz Knapik. Poruszam ten temat, bo ja nie kumam, po co to było. Ja też nie wiem, bo wystarczyło pisemne oświadczonko. Nic, po co? No albo w ogóle nic. To było takie pierdolenie kotka za pomocą młotka trochę. No i tą piękną parafrazą, mogę tak powiedzieć? No, proszę bardzo. Tą piękną parafrazą możemy... Albo można powiedzieć pierdolenie kota w bambosz, ale to sobie możesz wybrać. Dobrze, to przejdźmy do powołań Michała Probierza, jak już jesteśmy przy panu Michała. Zanim zaczniemy mówić o nich, tak, to dwa takie podpunkty do tego. Jeden już z Lecha, właśnie, że Bartosz dostał powołanie, nasz obrońca, napastnik, co wszystko potrafi, super. Może na szpicę pójdzie podwieszony pod Roberta. Albo za zmianę na Roberta. I drugi ważniejszy podpunkt. Wziął typa? Nie.
I ja się podpisuję pod Kowalem. Czemu o 23 wysyłasz powołania? Ale znowu, bo poprzednio też, kurwa... Kurwa, why? No 5 rano mógłby to zrobić, nie? Ja już... Ja, 23. Już się ja już spałem. Ja myślałem, prawie, że oni... Te programy o powołaniach i że proby... To ja myślałem, że oni sobie gadają wieczorem, kogo powoła, a rano są powołania. A ja wchodzę, a tu Michał 23 powołania wysyła. Po to, żeby Kowal się... ma teorię, ci powiem, aha, że na złe, żeby wkurwić dziennikarzy, że na tak, niego jadą i tak, muszą siedzieć tak, o 23 w robocie. Skłaniam się ku tej teorii, to jest raz, a dwa, to on to podaje bardzo późno, dlatego że... Żeby rywale mieli mniej czasu na przejażdżanie. I żeby się ale wszyscy ale rywale są z innych stref czasowych. Jak Walia, kurwa, to jest godzina różnicy. Taka Estonia. Estonia to jest też godzina różnicy. Olek, o kurwa, ten jetlag ich zabije, nie? Robi to po to, żeby Polska się przespała z tymi powołaniami i na świeżo w piątek rano powiedział, nie, no, nawet okej. Dobra, to Daniel... Poza panem Marczukiem z Puszczy Niepołomice. Daniel może przeczytać, bo ma to przed sobą. I Tarasem Romańczukiem. Bo tam każe, bułka Skodubski-Szczęsny. Fajnie, bułka se złamał nohal. Aha, widziałem... Czemu go kutwa w ogóle wpuścił z powrotem na boisko? No bo nie krwawił, aż tak mógł grać. Bo jest zajebisty. Miał całą bluzę ujebaną krwią. No Jezus, nie zdążył przebrać, no. I bułka stał na bramce, pokazali go i za chwilę kadr na Bednarka. Bo oni go próbują do Paryża spylić. Przecież on już tam był. Ale chcę jeszcze raz. Aha, nie tak, no przecież... Kopyto mówiło, że do Realu idzie za 40 milionów z wypożyczeniem na 5 lat i sobie pogra i na 30 przyjdzie. Dobra, zapomniałem, że była w Madrycie. Będzie. A ostatnio się, znaczy ostatnio, jakiś czas temu Kopyto się odnosiło do tego, że to nie jest tak, że on tak pierdololo, tylko on ma na to źródła. Właha! Szkoda, że przez te 4 miesiące nie zobaczyłem żadnego źródła, które by to potwierdziło. A propos źródeł, ruszył ten serwis kanału sportowego. Widziałem. No, i tam, wiesz, pierwszy news, Mateusz Borek donosi, że coś tam, no wchodzę z ciekawości i jest tak, zdjęcie Mateusza Borka, autor, Mateusz Borek, źródło, dwukropek, własne. Juj. Co? To po co podawał? Własne. Ale nie podajesz źródła, jak to jest... Ty jesteś napisał źródło własne. Ale poczekaj. Równie dobrze, ja też mogę podać, żeby jakiegoś newsa zdobył. Poczekaj. Mbappe będzie w Warcie Poznań. Wysłaliśmy zapytanie. Źródło moje z dupy. Jak jesteś źródłem, to nie musisz podawać źródła. Kurwa. Źródło własne. Jak donosi Mateusz Borek w tekście Mateusza Borka? Wiem o pewnych ruchach. Puszczy Niepołomnice. O Boże. Źródło. Moje źródło, środek mojej dupy, donosi, że... No. O Jezu. No dobra, kto tam jest dalej? Ale mają chyba lepsze wyświetlenia na niektórych programach niż Kanał Zero. Tak. Okej. Okay. Obrońcy. Bednarek, Wodoszyński, Włochniewicz, Kesz, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz. To był napastnik. Walukiewicz. A Bednarek to bramkarz. Z kim jest Walukiewicz? To właśnie też jak kim jest Walukiewicz? Kim jest Bochniewicz? Bochniewicz jest ekstraklasy. Chyba jest Walukiewicz to przypadkiem nie jest koleżka, który w Ligue 1 grał u ciebie i teraz gra w Włoszech? A, Jean-Bon-Bon-Bon, rzeczywiście. Aha. Walukiewicz. Sebastian, o, znamy Sebastiana. Nie jednego. Siedział w złym miejscu tylko. Ja nawet znam dwóch, kurde. Nie wiem, ja widziałem co najwyżej. Serie A, 20 meczów. Wędkarza sukcesu. Dobra, dawaj dalej te powołania. No Empoli! Co? Nie wiem po co ten Kiwior troszeczkę, czy to nie jest... Co? W sensie tak... Czekaj. Pozwól mi skończyć. Ten Kiwior... To jest bardzo dobry pomysł, oczywiście, jak najbardziej, tylko obawiam się, że Michał Probierz go spierdoli i dlatego wyrażam moją obawę. A nie, Kotek, słuchaj, to będzie ta. Kiwior... Ale to jest tak, jakbyś mówił, po co ten Mbappé, bo go Probierz spierdoli. No tak. Słuchaj, Kiwior gra na lewej obronie, tak, w Arsenalu. Zgadza i chodzi. Się. Tak. Ale nie, kurwa, my mamy problem z lewym obrońcą od lat i kurwa pojawia się ktoś, kto gra w liderze Premier League, w ćwierćfinaliście Ligi Mistrzów, tak, na lewej Manchester obronie. City? Dobrze? Nie. Na bank Michał go przesunie do środka i będziemy napierdalać na wahadła, kurwa. No na wahadle to będzie
ten, Salamon. Aha, no bo na środku obrotu będzie Salamon, który jednocześnie będzie dziesiątką, ósemką i dziewiątką. On będzie wolnym elektronem jak Messi. On będzie 8,5, bo nie może być dziewiątką, bo Robert jest dziewiątką, więc będzie 8,5. No dobra, no to obrońcy jak obrońcy. Ja się nie spodziewałem niczego dobrego po tych barażach, więc możemy iść dalej według mnie. Okej, pomocnicy. Frankowski. Fajnie. Grosicki. No kurwa, jest gazaj. Jednym z najlepszych szkodowych w lidze. Czy on go wystawi w pierwszym składzie? W dupie to. To zależy, czy chcą wygrać, czy nie. Moim to... zdaniem Michał w pory nakichał. Sam się zorał. Tak. No ja, słuchaj, on super gra w lidze i ja do niego i przyznaję, że jest jednym z najlepszych ligowców. Spoko, ale według mnie nie możemy na nim kurwa opierać kadry, bo to jest typ, który jak wychodzi na boisko międzynarodowe, to już nie wystarczy, dzida heja i biegniesz. Ten, ale przecież to jest ekstraklasowiec z krwi i kości. Co on tam dostał za nagrodę? Najlepszy? Ligowca roku. O, ligowiec roku. No i ma przeszłość za granicą, nie? No, 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 wiem, w Anglii, no. W Lorient. Nie, no, we Francji chodził. Nie w Lorient. No nie wiem, Lorient go chciał. Rennes. No. W Anglii grał, w Hall, odbił się okrutnie. Bo tak szybko biegał, to od bandy się odbijał. Nie, dobra, bo tam jest twardy futbol i... Kto jest po Grosickim? Marczuk Moder Piotrowski. Moder, tak jest. Ja się rozjebie, nie daj Boże. Ostatnio to prawie typa rozjebał i cudem czerwonej nie dostał, choć powinien. Ostatnio tam Salamona rozjebali. A też prawda. A potem zaczął brać. Już jakby już się to układa w całość. Co? A kto był wtedy selekcjonerem? Taki pewien sympatyczny telefonista? Nie. A kto? A nie Szantusz? Nie, za Szantusza nigdy. Właśnie Czechu go powołał. Czechu go chyba. Szantusz no tak, no bo to były przed Katarem. A, wtedy rozjebali na meczu kilku włącznie z nim. To Robert też skończył z kontuzją. Kurde, to po prostu już nie było tego, co dzwoni i załatwia no ten deal i go złapali. No dobra. Romanczuk Ślisz. Ślisz, tak. Ślisz. Romanczuk Ślisz. Beka, że ma na imię Taras cały czas. Nie oglądam Jagiellonii na tyle, żeby stwierdzić, jaki on poziom reprezentuje. O, i podejrzewam, Romanczuk, że on się nadaje. Okej, okay, ale dalej Beka. Że jak odkąd Kulesza został, Macki Jagielloni to Macki Jagielloni już idą wszędzie do kadry. Tu ten lider ekstraklasy. Mm. O kurwa. program satyryczny. Kulesza jest polskim Perezem. Wszędzie ma Macki. Podać ci czapkę? Dobra, no, następny. Bracia Szymańscy. Dobra. Oni są braćmi? Nie! O, Szymańscy to chodzi w tej Turcji. I Zalewski, Zieliński. No pięknie, tylko Zieliński nie ma formy i nie gra, bo Napoli jest chorym klubem. No, Zalewski też nie bardzo. No ale Romie. Tam się trener zmienił, no, ja system zmieniałem. No spokojnie. No. Nie mamy potencjału ludzkiego, żeby sobie Zalewskiego. Ja rozumiem. Ty. A Kasz był? Był. Tak, a w obrońcu. Już mnie pogilgotało na łoniakach. Nadal nic nie robię po polsku, ale jest nasz. Ale hymn odśpiewa. No pół gębkiem. Wystarczy, żeby ruszał ustami. Ciekawe, czy mnie drogą zwrotkę. No i kto tam w napadzie? Wiemy, że Kaczyński potrafi, bo śpiewał. Tak. Kto w napadzie? Buksa, Lewandowski, Piątek i Świderski. Dobra, to jest wszystko chuj. Jak tam, gdzie Arkadiusz, o? No w Juventusie. Ej, a no, co ja was będę pytał, przecież wy nie widzicie, jak on gra. Ostatnio gole strzelił. No to czemu nie dostał powołania? Bo jest hierarchia, jak z bramkarzami. No nie pamiętasz? No tak. No to jest hierarchia, nie? A to nie dlatego, że szczeknął Probierzowi na poprzednim zgrupowaniu i ten się obraził? Mili? Co, no. Że mili? Czy ty uważasz, że pan Michał byłby tak małostkowy, żeby się obrazić o jedno szczeknięcie? Absolutnie nie. Probierz jest na tyle super gościem, że on nawet uczył kiedyś na konferencji w Krakowie sadzić rośliny. I dokładnie, to zdjęcie Filip wklej teraz, bo już mam je przyszykowane. Przejdziemy na stronie? Wydaje mi się... Chyba jak tam pojedziemy i sobie pochodzimy. Bardzo was proszę, żebyście z tyłu głowy mieli Mołdawię, tak? Przy odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że przejdziemy. Ale zaznaczam, wydaje mi się. Przecież my już powinniśmy się zastanawiać...
kolejnymi meczami, bo przecież ten to formalność w ogóle. No nie wiem. Oj, trudne się wylosowało. Dobrze, że już nie ma tam golfisty. Bo jak se pomyślę, co by Gareth... Bo Gareth w Walii był zawsze w miarę w gazie. Przecież, o Jezus Maria. Tam by nie było co zbierać trochę. No nie, no bo Gareth w Walii to zawsze miał, jak miał ten swój prime w Realu, to w Walii go miał zawsze. I nie wiem, czy nasi skurczywych obrońcy daliby radę z takim wariotem. Nie wiem, zobaczy. Dobra, meczycho jest w środę? Dobrze mówię, w środę. Nie wiem. Tak, bo wiem, że nie będę oglądał Estonii. A ja se obejrzę. Yes. A jak przejdziemy i będziemy grali z Walią, to namówię Filipa. Fleszko. Jak Daniel będzie mógł, to może coś jeszcze ukręcimy. Dobra. Polska. Sobie sód. Co sobie sód. Dobra. Czyli czy ktoś coś do powołań chce dodać? Nie mam nic, bo się na tym nie znam. 21 marca. To pierwszy dzień wiosny. Ale o czym ty teraz do nas Estonia. Mówisz? Jak? No dobrze się zgadza. Dzisiaj jest... Aha, no tak. To będziemy topić marzanne w sensie. To jest czwartek za tydzień, znaczy najbliższy czwartek. Czwartek, a nie środa? To naprawdę gówno kogo obchodzi. No nie, poczekaj. 21? No jest. Oczko. Poszło ci w rajstopach. Chłe, 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 chłe. Ty, w czwartek nie idziesz do pracy, to możemy obejrzeć razem. Ale fajnie, dobra, ale się to nafiło. Na przypadek. Dobrze. Czyli kadrę mamy zrobioną. Odjebałem. Dobrze. Filip, znowu, ja nie wiem. Znowu mam pytanie do ciebie. Proszę. Bo czasami pośpiech nie popłaca. Nie popono. Bo czasami pośpiech nie popłaca i jak człowiek się spieszy, to się... To się do Mac cieszy. Deweloper cieszy. Powiedz mi, dlaczego kupiłeś mieszkanie jakieś tam w Pipidówie, a nie w ekskluzywnej willi Zbigniewa Bońka w Łodzi? Bo Zbigniew... Co, proszę? Wysyłałem do ci nawet... mieszkanie w Poznaniu, co to ty mnie chcesz? Jako bo nie wiem, nawet nie wiem, czy wiecie, pan Zbigniew Boniek, nie wiem, czy jest ambasadorem, czy zrobił te bloki, podejrzewam, że ambasador. Sam bloku, budował posadzkę. Czopkę, apartament w Łodzi dla rodowitych Widzewiaków, tak było napisane. Ja ale w okolicy nie ma nawet stadionu Widzewa. Nieważne, dla rodowitych Widzewiaków i od razu pomyślałem o tobie. Dlaczego nie kupiłeś mieszkania dla Widzewiaka? Bo bym miał daleko do pracy z Łodzi, wiesz? Nawet autostradą. Ale Łódź się remontuje. Ja tam mam swoich ludzi. Okej, okay, fajnie. W szczególności, że... Marzę o tym, żeby przeprowadzić się z jednego rozjebanego miasta do drugiego. Pocieszę cię? Kurwa, ja tam ponoć byłem... Ponoć w jest lepiej. Sobie to jest różnie, bo ja do Łodzi kilka razy w roku mi się zdarza jechać, ale zapadł mi jeden wyjazd, bo sprzed dwóch lat. Jak zgubiłem pół. Jak to był? Miska olejowa była w innym miejscu. Styczeń, bo najebało się, ale wiesz, takie błocko. Aha, glajda. Wjechałem, wiesz, gdzieś tam masz po trzy pasy. Kurwa, nikt nie wie, gdzie są te pasy. Jedziesz po prostu na czuja. I dojechałem tam do chłopaków z firmy. Mówię się, ale macie to generalnie przejebane, bo kurwa, najebanego śniegu, nieodśnieżone. Wszyscy jadą tak, widzę, że na czuja, bo nie widzą tych pasów. Mówi, spoko, stary. Jak jest lato i nie ma śniegu, też ich nie widać. A, Łódź, kurwa. Nie kupiłem, dlatego, żebym miał daleko do pracy i dementuję, kupiłem mieszkanie w Poznaniu, a je w Pipidówce. No to mówię. A Dolnicy ostatnio prawie codziennie na autosadzie strajkują i nie ma dojazdu z Łodzi. No, widzisz, jakbym miał ciężko. A jak ja bym na nagrania dojeżdżał? A tak, myślę, 21 wiek. Kogoś zachęci to, że Zibi Boniek wam powie, że to mieszkanie dla Widzewiaka? Znaczy, mnie zastanawiało na przykład w tym, wrzucać tego screena, że tam... Oczywiście. Z kim dla... widzę w Makosę? Ze wszystkimi. Z UKS-em na pewno. No to UKS-iaki powinny wszystko wykupić no i pomazać. Albo rozjebać. Myślę, że w Łodzi to się może stać. Się może wydarzyć. Ale w każdym razie tam było, że w okolicy i tam jakieś, nie wiem, siłownia czy coś i jakby spodziewałem się, że skoro to jest dla Widzewiaków, to że w okolicy będzie stadion Widzewa. A co jest w okolicy? Nie wiem, nie wyszukiwałem tego na mapie, bo mi się nie chciało. Ale jakby, wiesz, deweloper wpisze, że wiesz, że w okolicy masz stanie w banie. Czyli oni chatę i nazwali ją chatą dla prawdziwych Widzewiaków, nie, że masz no bo może to... No właśnie, ja się spodziewałem, że tam będzie, wiesz, wymienione, że w pobliżu masz kurwa, stadion cały i... cały Zbigniew Boniek. Dużo hałasu o nic. Czekaj, jak będziemy sobie tak gadać o tym kolejnym, to ja to znajdę. Żeby zostawić nie do powiedzenia, żebyś ty to dopowiedział, ale i tak mówi to za ciebie. Dobrze. Skoro jesteśmy w pięknym mieście Łódź...
Chociaż jak pojechałem do Łodzi, to się czułem jak w Poznaniu. W sensie wszystko spierdolone. Oni przynajmniej mają arenę widowiskowo-sportową. O, czekaj, są apartamenty. Co wy obaj robicie do ciężkich... Uciekł mi screen z kolejnym tematem, więc go muszę przejrzeć. Czekaj, muszę zapamiętać adres. Łódź. Nie będę go podawał, a co? Dodaj numer budynku. Dobrze, możemy 69. przejść do kolejnego tematu, bardzo bo miałem chętnie. Płynne przejście, ale mi uciekło. Pogadamy sobie chwilę o... Piłce. Dokładnie. O jednym z naszych ukochanych klubów w tym kraju. Którym? No. Ty, no ale jest! Ej, stadion... Nie, przepraszam, Kraków. Musimy wrócić. Wisła. Tak, no. Stadion jest obok, nie wiem dlaczego nie jest podany, skoro to ma być dla prawdziwych widzowiaków. Rzeczywiście kawałek do stadionu. A chciałbyś takie hałasy? Nie. Jakie hałasy? Kutafie kiełbasy. Nie podawaj się! Ukochana ma. Dobra, zacytuję Tomasza Włodarczyka, żeby nic nie przekręcić. Wisła Kraków poprosiła Stowarzyszenie Socjus Wisła Kraków o wsparcie finansowe. No way! Ale jak? Przecież podobno wszystko zgicio. Według wysłanego przez Jarosława Królewskiego listu klub potrzebuje 1,5 miliona złotych na bieżącą działalność. Nie jest dużo jakby w kontekście... miesięcznie, czy tak po prostu, jednorazowo? No podejrzewam, że jeżeli pan Tomasz nie napisał, że... Także na teraz. Czyli w skali roku. Nie spiął. No ale to był tutaj miliona na klub? To... Na, ale prosisz kibiców, socjus, żeby ci zabulili 1,5 bańki. No czaje, ale no to nie... Nie spina mu się budżet na 1,5 bańki w klubie? To nie jest aż tak dużo. Ale co, nie? Już prosisz o hajs, a nie, że ci się nie spina. Bo jak ci się nie spina i nie prosisz o hajs, to luz. Tylko ty już nawet nie masz skąd brać, bo... Już się przestało spinać dawno temu. Ja tego nie rozumiem, bo w moim zagranicznym klubie to wystarczy tylko zrobić. Też masz co tak? I jest. Nieprawda, bo już wam się skończyły te... No, tam według, się już nie spina. Według jakiejś komisji, ligi, ja bym tam jeszcze te kilka dźwigni byśmy mieli. Słuchaj, Daniel, wy to nie wejdziecie do klubowych mistrzostw świata i wam ucieknie 50 milionów. Trochę beka, bo jeszcze niedawno zapowiadał, że wszystko jest cymesik. Ale aż tak to nie śledziłem. No. A było cymesik, tak? Było, no, bo to właśnie też redaktor Włodarczyk wyrzucił artykuł, że Wisła chuja płaci swoim piłkarzom i że na payrollu jest bańka miesięcznie. Dlatego się zdziwiłem. A może to na to? No tak. Że bańka miesięcznie, po czym on powiedział, nie, no wszystko gra, jest git. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale jest. No tu się okazuje, że nie jest. Czasami ty wkładasz w dupę, a czasami tobie wkładasz. Ja nie pamiętam, że kochany. Ja nie pamiętam, kto to powiedział, ale słyszałem ostatnio taki cytat, no że ktoś mi nie zapłacił, no to przecież, że pan nie zapłacił pracownikom. No tak, ale mi ktoś nie zapłacił, to ja też nie zapłaciłem. I to już... Aha, już wiem, to ten z afery ze stacji benzynowej, co u Tetryków, to gadaliśmy tydzień temu. Dobrze, czyli Kraków mamy. Dalej idźmy do tej Ligi Mistrzów, bo już... Bo nie możemy się doczekać, Marek. To będzie na końcu. Mieszkanie... Mieszkanie jest. Toriana posadzić zrobiony, drzewo jest. Zrobiony, Kraków zrobiony, powołania zrobione, Filip kupił mieszkanie w Pipidówie zrobione. Dobrze, 13 marca, data wyjątkowa, data ważna, znowuż kolejne, co tydzień ważne daty. I teraz tak. Od razu wam powiem, poproszę od was o jedno, i nie może się powtórzyć, więc bijcie się. Jedno wspomnienie, które przychodzi wam od razu na myśl. A Maciej, i to już wam powiem, i to powiem wam brutalnie. Od chuja. 13 marca? 13 marca. Wylosowaliśmy Djurgardę. Minęło 45 lat. Od kiedy Legnie strzelił gola. Od momentu narodzin... Cesarza Free Fightów Marcina nie, Najmana. Nie, nie będę odmawiał. Ja pierdolę. Odmawiam, nie. Dlaczego? Nie, przecież lubisz Marcina. Nienawidzę go. A przez kogo oglądaliśmy Murana z Najmanem? Przeze mnie. I chciałem powiedzieć, że nie lubisz Najmana. Nie lubię. Ja chciałem, żeby przegrał i się udało. Nie, bardzo odmawiam. Dobrze. Przepraszam, proszę ten bardzo. Temat jest... Wolałbym rozmawiać o Mariuszu Rumaku i jego myśli szkoleniowej niż o Marcinie Najmanie. Przecież to byś gadał tak samo długo. Tak, ale widziałbym w tym sens. A o Marcinie Najmanie po ostatniej walce z Muranem nie będę zabierał publicznie głosu na temat tego gnoma. Bolą cię wydane pieniądze? Nie, bo
Kolega mi wysłał link. Goddammit, prawie się udało. Co, twoi jedyni koledzy siedzą przy tym stole, nikt z nas ci tego linku kolega nie wysłał. Kolega z internetu. To był ten kolega. Ma opaskę na oko i taki śmieszny kapelusz i papugę na ramieniu. To jest ten kolega, który go informatyki uczył, jak cię naprawiał streama. Dobra. Ostatni temat. Chcecie Ligę Mistrzów? I tak mieliśmy o tym gadać i mnie pokarało. No. No. Od czego chcecie zacząć? Co żeś tam wylosował sobie? Ten realik tam podgrzał kulkę nie tak jak trzeba. No to nie o to chodzi. Ja mam w dupie, że gramy z ciężkim City. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że trzeci rok z rzędu. No już mam dosyć. No ale. No przecież... generalnie jeżeli wy docieracie do finału i City, to gdzieś się musicie spotkać. I się, albo okay, spotykacie no, już w ćwierćfinale, albo spotykacie się w finale, no. Okej, ale co innego spotkać się w finale, a co innego trzeci raz z rzędu spotkać się w fazie pucharowej, gdzie... Kuźwa jasna, znowu druga połowa drabinki jest o kan dupy rozbił. No, przecież... Awansuje jakiś kurwa bambetlarz, który odpadnie z każdym z mojej drabinki. To mnie wpienia. Ale no, na tym polega losowanie. Żeby za każdym razem... Tak samo jak losują na początku Ekstraklasy, kto z kim gra. No ja rozumiem, nie, że na tym polega losowanie, ale ile można obserwować sytuację, w której giganci, którzy mogą wygrać są w jednej drabince i wytukują się nawzajem, a w drugiej masz kurwa bambę. No, takie oni losują. I mamy Real, i mamy City. Macie... No słuchaj, wiesz... W życiu bym nie powiedział, że Atletico może dojść do finału, a dla mnie są obecnie głównym faworytem z drugiej drabinki, żeby tam wejść. Ty pohamuj konie łaskawie, dobra? Żebyś mi to jakieś gnioty twoich sąsiadów mi wpychał, że oni wejdą do finału. Ta? A z kim mają przegrać? No z potężnym PSG. No, a najpierw musisz pokonać kogo? No, ogórów z Barcelony. I co na to ogór z Barcelony? Że nie wiem, czy będę się bardziej śmiał, jeżeli przegra Barca, czy jeżeli PSG przegra z Barcą. Nie zakładam, że się powtórzy 6-1. No nie, nie ma opcji. Więc nie, no teraz no, Neymar jest w drugiej drużynie, więc... Barcelony tam, wiesz... Ten, co ma kilo żelu na włosach na przy linii bocznej, Xavi, Czapi, Babi, jak mu tam. Możesz mówić Czapi, ja mówię Czapi. No. Słuchaj, a jak cię Robazik upierdoli w ostatnich nie minutach? Nie upierdoli, on najpierw musiał zacząć strzelać cokolwiek, tam sobie przypomniał teraz. Na chwilę. Zaczął strzelać. Słuchaj, odnośnie tego losowania, ja wiem, że to dla ciebie może być szok, Daniel, ale ja trochę czytam. I mam dla ciebie, Marek, cytat na pokrzepienie serca. Dlaczego te losowania tak się kończą? Chcesz? Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. A że ciebie upierdalają ciągle z tym City, no to co mam ci poradzić? No? Takie żyćko. Ale to nie jest nawet upierdalanie, bo ja się cieszę, bo będzie dobry mecz. No kurwa, no mam nadzieję, że nie jak rewanż rok temu. Ale no będzie dobry mecz, będzie super. No ale no ile można? 3-0 w pierwszej połowie. To był najmniejszy problem w tym meczu. Pamiętam, że nie mogłem tego meczu z tobą obejrzeć, bo byłem wtedy w Warszawie, no. No. Śmiesznie było. Ważne, że oglądałeś ze mną Paryż. Ta. Osiu, wkurwiłeś po tym pierwszym. Ja no pewnie, że się ja pamiętam. Ale w drugim tak się cieszyłem, że ci suta wykręciłem. Tak jest. Ale się wkurwię na Messengerze. Myślisz, że przejdziesz, co mówią na realmadrid.pl? Przejdziecie, nie przejdziecie? Pełne gacie, niepełne gacie, macie Juda. Neutralne podejście, no jedziemy i spróbujemy wygrać. Bo no. Ja uważam, że my jebniemy Barcelonę jako dumne bagiety. Ale ty kojarzysz, że Kylian już ma to w dupie i odchodzi. No ale Kylian bardzo chce wygrać tą Ligę Mistrzów. Chociaż raz. No to sobie wygra w Realu, albo znowu no trafi... Chyba, że trafi albo znowu trafi się na City za rok. O, ale... Panie kolego, w przyszłym sezonie to na razie spokojnie, bo czekam na transfery. Jak będą te, co mają być, to nie byłbym taki wifarafat na waszym miejscu. Panowie. Skąd wiesz, co petrodolarzy, znaczy co City sobie ściągnie? Z petrodolarzy. Ale nie patrzę na City, patrzę na to, co my ściągniemy i my ściągniemy, no, potężnie się robi. Bo to nie tylko Kylian. Dobrze. Czy my chcemy tabelkę, czy chcemy coś zrobić? Ja bym chciał jeszcze koniec? Jedną aha, rzecz, jeszcze ale nie mogę przejść do tego zasranego twojego parę w Lidze Mistrzów. No, bo próbuję się dostać do drabinki Ligi Mistrzów. Dobrze, dobra, to na szybko, bo tak o tym gadamy bez ładu i składu.
Jak nie macie pojęcia, to mówcie, że nie macie pojęcia. Atletico, nie mamy pojęcia. Borussia Dortmund. Kto przejdzie? Atletico. No, Atletico. Tyż. No, Barca PSG. No, poproszę wasze. Barca. Będzie śmieszny wuj. Ja mam w dupie, pozabijajcie się. Ale pozabija mi się nie, to. Nie. Fila. Hold up. Tylko Kylian bez kontuzji. A tak to się... Ale jakby... Ej, ale tak, taką półroczną. No i co? Zajebiście! Dobra, sorry, na pół roku go zabijaj. Zabijajcie go. Takie wiesz, omija więzadło... Omija wszystkie imprezy, letnie, serety, pierdety i zapraszam... Więzadło, coś... Bez niego? No, panie kolego, Real Madrid już ponoć powiedział, że panowie, albo Euro i Copa America, albo Igrzyska, nie ma dwóch. Albo kopa w dupę. Że Kylian to nie może jechać na jedno i drugie, ponoć. Ani Kamavinga, ani nikt. Że muszą wybrać jedno. Dobra. Nie, no to wiesz, skoszył go tak, że on po pół roku wróci, dobra, ale... Dobra, wyjebany, kurwa, wiesz. Twoje bajki tam z mchu i paproci. Arsenal, Bayern? Potężny Munich, czy no, pojedynczy? A ten u mnie... Albo oni mają Harry'ego Kane'a. No, ty, a ten młody u mnie to już wyzdrowia? O Jezus, zapomniałem o tym fakcie! O Jezus, Arsenal, musisz, Boże, pozbawić Harry'ego tytułu i bez... O kurwa. I Leverkusen. Ty, panie, no typie, tak, to się wszystko jak oni składa... odpadną, chłopie, to Harry może pobić rekord lewego. Nawet nie ma trofeum. Cieszę się, że dałem ci tyle szczęścia. Dziękuję bardzo. Następnie? Moim zdaniem Arsenal. Moim też. No i Real City. I wiem, że tu Bayern jebnie. Daj mi Barcelonę, chcę zobaczyć, czy ten kurwa młody szczyl już wyzdrowiał, czy nie. Jamal? Nie. Pedri, Gavi? Nie wiadomo. Wyrobią ci się. Wyrobią ci się, bo to czytałem. City Real? No kurde. No ja wiem, jest trudno. No, serce za City, ale City. Ale nie wiem, może Jude to nie odpierdolił z dzieciakiem cudem. Tak, Jude to tam rozpierdolał. Ten czołg, jak w niego kurwa wejdzie, to. Nie, w La Lidze jest gorzej niż w Lidze Mistrzów. Życzę ci jak najlepiej, ale. ale żebyś nie musiał koszulki zmieniać. No nie masz łatwo, no. Jak wygrywać, to z najlepszym. Ale żeby nie było... Ale co se Juda ubiorę na City? Oby ci też kogoś rozjebali na pół roku. Tylko możesz sobie wybrać kogo. Przecież ja miałem przez ostatnie pół roku pół składu. No i właśnie... Czego jeszcze chcę? No i właśnie ci powracali. Coś za dobrze ci powracali, więc... No jeszcze nie powracaj. Dobrze, dobrze. To koniec tematów ogólnych. Bardzo cieszę ładnie się, że sobie pogadaliśmy. Panowie chcą zapowiedzieć czy tabelka? Zapowiedzi. Proszę bardzo. Poplaż. Pierwszy kwiecień. To chyba żart. A nie, nie wrzucaj planszy, tylko jakoś. Dobra. Pierwszy kwiecień. Prima aprilis. No. Lech jedzie na Stal Bielec. Ile na poniedziałek chyba, co nie? Czy to może się skończyć czymś innym niż 1-0 na pizdę po rzucie z autu? Tak. To będzie lany poniedziałek, więc ktoś kogoś zleje. Ja myślę, że... Ja chcę Stal Mielec, żeby nam zarobała. Zjebię sobie ten autem telefon, ja mimo że już jest zjebany. Ja co prawda wyjeżdżam na Wielkanoc z Poznania. Do Łodzi? No, ale na szczęście nie. Szukać mieszkania? No już znalazł przecież. Ale wezmę ze sobą szalik Stal Mielec, żeby zasiąść przed i kubek. No tak, bo kurwa ci kupiłem. Tabletem i oglądać z piosenku, jak Wielka Stal masakruje. No to, ale w poniedziałek już nie wrócisz do Poznania? We wtorek dopiero wracam. W wtorek już jest pracujący dzień. A ty nie mam urlop. No bo zaczęliście gadać o wszystkim, a ja nie zrobię wszystkiego za was. Za moją krzywdę w derbach, żeby Stal Mielec sprzedała plaskuna Mariuszowi Rumakowi. Ogólnie do końca tego sezonu życzę sobie, żeby Mariusz Rumak odbierał plaskuny. Ale ty jesteś zawisny. Jestem. Co? Bo mieliśmy kurwa wygrać te derby. I jeden tu kurwa było... To już takiego układu nigdy nie będzie. I kurwa się ślizgnął. Kuń, no, ale do czemu masz pretensje do Lecha, że wygrał derby, a nie, nie do... Nie mam pretensji do Lecha, mam pretensje do Mariusza Rumaka. Że zrobił to, co miał zrobić, czyli wygrał mecz? On nie robi nic, co ma robić. Bo to pretensje możesz mieć, że Warta go nie wygrała. Wygrał ten mecz. On cię wyjaśnia. Zamknij wąski. Pierdolę. Chcę, żeby Stal Mielec strzeliła gola na Stal Mielec. Tego chcę. Chyba to samo było. Ile było spotkań po przerwie 5? To w ostatnich 5 spotkaniach
Stal i Lech mają po 8 punktów. Nice. Ale bilans bramkowy lepszy ma Stal. I zapytać, o, jak to możliwe? Otóż wam powiem, że to nie było ciężkie, bo Stal ma bilans bramkowy plus 2. Aha. A Lech ma... Minus 4? Minus 1. Ale wiadomo, to wszystko ta jedna wpadka z Rakowa. Wiadomo. Dobrze, Daniel, bo ty... Remis będzie. O, w sensie nie, że remis biorę w ciemno, obstawiam, że będzie remis. Kurwa, że z Wartą nie mogło być remis. Że z Wartą nie był taki FIFA Rafa, dobra. Bo Warta jest niżej w tabeli niż Stal. Warta się musi odkuć i zrobi to 2 kwietnia z Zagłębiem. Może być. The Fornals nie są nie wiadomo jacy. A, no nie wiem. U siebie Warta gra. Remis Max. Ta. O, mogliśmy pojechać, a nie pojedziemy, bo cię nie ma. Dobra, jest, nawet... no przecież wraca. Nawet jakbym wrócił, to i tak byś nie chciał jechać, więc spierdalaj, Daniel. A tak chciałem jechać. Na pewno, no, żebyś się nie zesrał tej. No ale na meczu sam mówił, żeby pojechał. Błagam cię. Ale mówił to, ja... Nie mówił. Powiedział i ja wierzę, po jego głosie wywnioskowałem, że to czysta intencja z serca, że faktycznie by się skusił. Taki chuj. A co ty mnie Borasem straszysz? Ty masz, a skoczymy sobie na Stal? Jak tak nie będę w pracy? Daniel? To nie, ale tak chujowo, bo to trzeba by jechać na... Ale byłoby zajebiście. Wejdź, dojedź. Muszę zobaczyć, jak daleko mam. Pa, no teraz to... O! Daleko w chuj, bo to pizgasz a czwórką. Czy możemy tyle nie przeklinać w tym podcaście? Średnio. Dobra. No to teraz już nie ma znaczenia. Dobra. No to nie, bo tak, nie, bo to na Stal jak pojedziesz, jak gra, nie wiem, z Radomiakiem, no to idziesz sobie razem z kibicami Stali i jebiesz po Radomiaku, bo po nim jebią wszyscy. No ale a tak pojechać na Lecha... będziesz wiedział. Mamy szaliki, będziemy inkognito. No i co? Ta, i będziesz jak na, jak no dzisiaj na meczu. Najlepsze jest to, że to się nagrywa i wyjdzie, jak bardzo kurwa spiskujemy. To się wyda prawdopodobnie. I będziesz jak dzisiaj na meczu, tak? Chyba nie powinienem tak mówić głośno. No ale nikt się nie przypieprzał do mnie. No to dziecko. Tylko darmo. Bo wygrywaliśmy, więc wiesz. Jakie dziecko z patologii? To, które siedziało po skosie od ciebie. A to ja go nie widziałem. Chłop siedział obok dziecka i 90 minut dymił mu petem do ryja. No przecież jak ja to widziałem, to byłem chory. Ja grzecznie zapytałem, czy mogę zapalić przy dżentelmenach. A później się ze mnie nabijali, ja nie wiem. Dobra, bo gadamy o pierdolach. Przecież kurde wyjechał na pan do... Dobra, no bo byli ode mnie 2 razy starsi prawie. Max, no nie wiem, to ty masz siwe włosy, oni nie mieli. W Grodzisku dziękuję, tabela. Kończymy, nie. Bo ja to muszę zmontować ale jutro. Nie ma teraz jeszcze tabeli. Dzisiaj. Nie ma tabeli. Aha. Nie ma, skończyła się. Teraz jest tabeli, do widzenia. Nie, jest tabela Daniela najpierw. Aha, Lech trzeci, 25 meczy, 44 punkty. Bilans bramkowy, o chuwa, plus 8. Zniszczymy wszystkich. Warta Poznań, 13 miejsce, 27 punktów. To jest super, ty kończymy. Tabela ogólna. A czy jest sens? Mówi, dobra. No właśnie o tym cały czas mówię. Tak. To tylko powiem, że grupa jeden spadkowa się to... Puszcza 23 punkty, Ruch Chorzów 18 i ŁKS, który dalej według Filipa ma wiatr w żagle i hej, i pomocną dłoń. Nie, jak ty to powiedziałeś? Że są w gazie? Oni są w gazie, tak. Nie, ty to jakoś inaczej powiedziałeś. Ja bym powiedział inaczej, ale to może nas ściągnąć za mnie. Nie, bo oni się zważy. Ale odnośnie gazu? Cicho. O! Ja ostatnio, no i ŁKS ostatnio, no ale nie ma co omawiać, zobaczymy. Najwyżej Filip coś dogra i dorzuci. Tak. I odnośnie, to nie gazu, ale słyszałem, że rusza w Polsce produkcja mydła. Co? Wytnę to. To tyle w odcinku derbowym. Dziękujemy wam za uwagę. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Dobrych humorów na kadrę. Wszystkiego dobrego na święta. Ja nie wiem, ale wytniesz to? Nie. Dobrych humorów. Nie. W dobrych humorach się żegnamy. Bawcie się dobrze. Co złego to nie ja, tylko ci dwaj. Pa! Pa, pa.